w naszym studiu. Witamy pani też gorąco. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Cześć. Dziękujemy, że jesteś z nami. Tyle się wydarzyło przez ostatnie miesiące. Bardzo dużo. I co teraz? Jakie są twoje plany? Mi się śnią różne sny, to prawda. Już nie wiem, gdzie jestem. Plany są następujące. Już w następnym tygodniu wydajemy płytę wraz z moimi koleżankami Olgą Szomańską i Agnieszką Babicz. Piosenki poświęcone Annie German. Piosenki Anny German, ale ja to traktuję osobiście jako takie podziękowanie, zwieńczenie mojej przygody z tą artystką. Bo tak czułam, że jednak widzowie tego potrzebują, żebym ja się jeszcze zmierzyła z wrażliwością tych piosenek. Mam nadzieję, że państwo mi wypoczycie, jeżeli będzie coś nie tak, bo rzeczywiście nie jestem piosenkarką i przyznaję się do tego. Ale jakąś tam wrażliwość mam i mam nadzieję, że państwu się spodoba. Zobacz, jakie to jest zaskakujące. My dzisiaj nawet zaczęliśmy program od przytoczenia plotki, jakobyś rzucała aktorstwo i miała zrezygnować. Jak pojawia się sukces na skalę sukcesu serialu o Annie German, to natychmiast mnożą się takie dziwactwa. Jak ty sobie z tym radzisz? No rzeczywiście, to dziwactwo. To akurat też sama w życiu bym nie wymyśliła sobie, że chciałabym nagrać płytę, a tutaj wydawnictwo MTJ przyszło do mnie i powiedziało, że musi. Ja mówię, nie. Dzwoni kochana, do mnie co poczekaj, tydzień. Płyta jest, to wiemy, ale ty nie rezygnujesz z aktorstwa. Nie. No to właśnie to chciałem wyjaśnić. Nie, słuchajcie, nie rezygnuję. Lubię modę, więc dlatego czasami się pokazuję na pokazach mody, bo po prostu lubię tą zabawę w modę, w przebieranie się, w kreowanie też siebie, jakiegoś wizerunku siebie. Innej. Traktuję to jako trochę wejście w jakąś bohaterkę. Ale przede wszystkim oczywiście aktorstwo. Znaczy nie przede wszystkim aktorstwo. Ja jestem aktorką. Ja to robię najlepiej. Inne rzeczy gdzieś tam są na boku i wcale nie robię tego najlepiej. I nowy projekt się zaczyna związany z aktorstwem. To prawda? Będziesz grała Włoszkę? Zaczyna się. Mam nadzieję, że będę grała Włoszkę, bo już tutaj Polska, jak się tylko o tym dowiedziała, to gdzieś tam chciała wsunąć swoje pazurki. Już miałam być Polką, ale chwała Bogu, że jestem Włoszką. Co to jest za projekt? Bo to ma być ten projekt, który kręcisz w Rosji, prawda? Tak. Nowy. To jest projekt historyczny, to są lata powojenne. To serial czy film fabularny? To jest serial fabularny, bo to jest coś takiego jak Anna German, czyli to jest kręcone raczej z rozmachem. To jest 8-odcinkowy serial historyczny, opowiadający o tym, jak kobieta z zachodu, za żelaznej kurtyny, tutaj akurat Włochy, wybrali sobie scenarzyści, odnajduje się w powojennej socjalistycznej Rosji. Mhm. I że to wcale nie jest taka sielanka. Jedziesz pracować do Rosji, czy to znaczy, że w Polsce nie ma jeszcze, czy nie ma wystarczająco dobrych propozycji? No tutaj akurat często też widzowie zadają to pytanie. Ja mówię, że po prostu takie moje osobiste, gdzieś tam rodzinne względy zdecydowały na to, że ja się zdecyduję na tą produkcję rosyjską, dlatego że ona się zaczyna później. A na razie po prostu mam tak dużo tutaj pracy jeszcze w Polsce, żebym nie zdążyła zrobić jeszcze jednego projektu aktorskiego. A już jak robić, no to dobrze, prawda? Mm-hmm. I tak oddanie. No i ta praca w Polsce w związku z... to... A proszę was, dlaczego? Dlatego, że teraz zaraz przecież będzie Opole. No za tydzień jadę do Opola. Tak. To jest mój wielki debiut. Niezmiernie się stresuję, bo będę i jako prowadząca na scenie, ale myślę, że tam będę bardziej słuchała tych wielkich przebojów i to, że będę stała z takimi artystami na scenie, to jest naprawdę dla mnie... Gala jubileuszowa Opole, kocham cię. No właśnie, sam myślę, że tam powiem tej gali, to chyba. Tam się Opole, tytuł kocham gali cię wskazuje, i to nie będzie. Tam się będzie działo. To nie będzie nieprawda. Porozmawiajmy troszkę o tej kuchni, bo to wydarzenie już za tydzień. Czy kreacja jest już gotowa na ten dzień? No właśnie, w tym tygodniu wybieraliśmy kreację. Byłam zaniepokojona, bo ja kocham piękne stroje, a w związku z tym, że to jest 50-lecie, to tak. myślę, że to muszą być wyjątkowe kreacje. Tak. Takie, których się nie założy nigdzie indziej, muszą być wykwintne, piękne. Zdradź troszkę, co wybrałaś. Czy to jest spektakularna suknia? Bardzo spektakularna. Ja nie chcę tutaj zdradzić ani nikogo reklamować, ale to są topowi projektanci polscy i piękne suknie. A ta gala, bo jak powiedziałem, tytuł brzmi pięknie. Można się od razu zakochać. Co tam będzie? Co tam Jaka będzie? Będzie twoja rola? Na czym będzie to twoje prowadzenie polegało? No, słuchajcie, będziemy prowadzić razem z Piotrem Polkiem. Piotr Polk też jest wielką gwiazdą telewizji przecież. Znacie się już? Znamy się, poznaliśmy się, ale teraz... Prawdę mówiąc, tylko dopiero teraz przy okazji naszego prowadzenia. No, Chemia jest dobra w tej parze? Bo to też dużo zależy. Zobaczymy. Mi się wydaje, że wszystko się wyklaruje na scenie. Kiedy będą te emocje, dreszczyk, stres, to wtedy myślę, że będzie pięknie, ładnie. Cały przegląd tego, co najlepsze w Opolu. Rozumiem, że z tego będzie składała się oczywiście, ta gala. Oczywiście, że tak. Kto wystąpi? Sława, gwiazdy.
starsze gwiazdy, których ja, będąc na Litwie, prawdę mówiąc, nie miałam okazji też niektórych słyszeć, bo jednak nie wszystko do nas gdzieś tam docierało. A też takie piosenki, które ja śpiewałam będąc w szkole, na przykład Czerwone Korale. Ale ty też zaśpiewasz tego wieczoru, prawda? Nie, tego wieczoru akurat nie zaśpiewam. Zaśpiewam dwa dni wcześniej na koncercie premier. I będzie to też mój debiut, także... Nowa piosenka? Muszę dużo witamin teraz wziąć. To będzie nowa piosenka premierowa, czy to będzie piosenka w hołdzie Annie German poświęcona. Która się znajduje też na płycie. Która się też znajduje na płycie, to będzie piosenka Anny German. Powiedz o twojej rodzinie odrobinkę. Twój mały synek pewnie jeszcze nie może kibicować, ale jak rodzina reaguje na ten gwałtowny sukces w parę miesięcy? Spokojnie. Cieszę się, że jest dobrze. Ty zdajesz sobie sprawę z tego, że będziesz musiała mieć ochroniarzy w Opolu, bo tam jest stosunkowo niewiele miejsca, bardzo dużo ludzi i wszyscy są zazwyczaj zachwyceni. W związku z tym... To dziękuję, ale tak sobie pomyślałam, że lepiej, żebym mieszkała gdzieś dalej, więc wybrałam sobie hotel najdalej od Opola. A zabierasz rodzinę? Bierzesz dzieciaki? Zobaczymy. Aha, okay. Jak to wyjdzie, bo to tak jak mówię, ani z planem zdjęciowym, ani z dziećmi nie da się planować. To prawda. Bo to nigdy nie wiadomo. To prawda. Proszę Państwa, my mamy dla Państwa płyty. 50 największych przepojów na 50-lecie Opola. To jest moja. I polecamy Państwu magazyn Sens, w którym jest wywiad z Joanną Moro. Wywiad, który mnie osobiście bardzo zaskoczył. Bardzo gorąco Państwu polecam lekturę, bo taki trochę inny obraz Joanny się trochę wyłania tutaj. Łagodna twardzielka, tak bym to nazwał. Bardzo dziękuję, że mimo tej całej nawały obowiązków wpadłaś dzisiaj do nas o poranku. Dziękuję. I wszystkiego dobrego w Opolu. Dzięki. A my dzisiaj mamy chyba...